Wreszcie jakoś wyglądasz, człowieku. Oh. Dzień dobry. 28 środa, a ja wreszcie będę miał okazję pobiegać szybsze interwały. Tak, dawno, bardzo dawno nie było szybszych interwałów biegowych. Tak jak wam mówiłem w ostatnich filmach, te dwa ostatnie tygodnie to były bardziej rowerowe, było trochę pływania, było trochę biegania, ale było też bardzo gorąco, to było raczej luźne bieganie. To co bym chciał zrobić dzisiaj, to chciałbym pojechać na stadion. Dzisiaj ma być chłodniej, już koło 19 czy 20 i chciałbym też trochę ponagrywać te interwały. Tak troszeczkę pod content nagrać, bo nic ostatnio takiego dosyć szybszego i bardziej żwawego niż gadającej mordy do kamery nie było. No i spróbuję zrobić sobie drabinkę. Cel jest taki, żeby biegać to na intensywności 5 km, czyli tego co chcę pobiec w biegu powstania warszawskiego na początku sierpnia. I fajnie by było ją pobiec w granicach 18 minut, czyli cały czas cel jest niezmienny. To jest tempo 3:35-3:36 na kilometr. Jeżeli te dzisiejsze interwały i drabinkę zrobię w granicach, te krótsze odcinki będę biegał po około 3:30-3:35, a te dłuższe w granicach 3:35-3:40, to będę mega, mega zadowolony. Chciałbym zrobić 1200, 1000, 800, 600, 400. I 200. To jest 4200 biegania, jeśli tak szybko dobrze policzyłem. I to wszystko prawdopodobnie na półtorej minuty, może dwuminutowych przerwach przy tych dłuższych odcinkach. Nie fokusuję się na to, to jest mój taki pierwszy trening interwałowy. Jeżeli będę potrzebował, to wydłużę sobie te przerwy. Jeżeli będzie trochę wolniej, to też nie marudzę, no bo nie jestem teraz w optymalnej formie, dopiero do niej dochodzę. Także to będzie taki fajny sprawdzian, myślę, że fajny content i widzimy się już w samochodzie. No co jak co, ale pogody to sobie chyba lepszej wymarzyć nie mogłem. Dopiero co skończyło padać. Obecnie jest chyba jakieś 16, może 17 stopni. Nie ma wiatru zbytnio. Zobaczymy jak będzie na stadionie i zobaczymy jak będzie po 3 km rozgrzewki. Ale prognozy są obiecujące. A dziś w drodze na interwały. Ale zdawałem sobie sprawę, że jednak dobre występy. Posłuchamy sobie Szymona Żywko, który jest z UMCS Lublin, więc proudly represent. O, miejsce, na którym nie byłem już naprawdę dawno, ale jest fajna pogoda. Strasznie lubię tu biegać. Jest trochę mokro. Widzę, że chyba też trwa jakiś trening. Ja idę się rozgrzać, pobiegam sobie dookoła i potem wracam tutaj zrobić solidną robotę. Tak jak widzicie, trzeba biegać rozgrzeweczki zawsze na tętno, kompletnie nie patrzeć na tempo, jakim biegniemy, tylko na poczucie. A samo poczucie, bo jeżeli możecie normalnie sobie mówić, gadać bez żadnej jakiejś takiej większej zadyszki, gdzie ten oddech nie jest taki w zasadzie, że już teraz będzie wam ciężko biec, tylko będziecie mogli spokojnie sobie rozmawiać, rozglądać się, jakbyście biegli sobie z kimś i chcieli po prostu na luzie pogadać. Zobaczcie sobie tutaj. To u mnie właśnie tak to wygląda, że to tętno jest zazwyczaj poniżej 150, ja wtedy mogę sobie na lajcie pogadać, chociażby tak jak teraz, do kamerki. No i jest fajnie, jest przyjemnie. No i jeszcze, tak jak wam mówiłem wcześniej, tempo. Kompletnie tego nie sprawdzam. Na samopoczucie, na rozgrzewce zawsze 4,50, myślę, że bez tych głupich zabaw i bez głupiej zabawy z kamerą, no to pewnie bym spokojnie tej rozgrzewki po 4,50 latał. Więc jest fajnie, ta baza po tych dwóch tygodniach luźniejszego treningu, no nie jest taka zła.
Pamiętaj, że jak na tym łuku musisz bardzo ładnie krok wydłużyć do kamery. Może być kurde ciężko, ale będzie wesoło. Dawno nie biegałem interwałów. Mamy tu jeszcze naszą elitę lubelską. Który tylko tak wszędzie. Strzelam, że z 3:10. Zapytam go po bieganiu, ile biegał. No, 1200. Każde koło w około 1,27 powinno być i wtedy będzie mniej więcej 3,40-3,38 na kilometr. Pierwsze powtórzenie to 1200 metrów, czyli 3 kółeczka. To nie deszcz, to nie deszcz. Pięknie weszło. I to tak, że jak się powinno biegać interwały jeszcze. Teraz jakbym miał wracać drabinką, to myślę, że do 800 bym doszedł. Jeszcze 200, 400, to luźno. Jeszcze nawet sobie pobiegłem setkę na koniec w 15 sekund. Też fajnie. Było mniej więcej tak. Potem tu pokażę wam splity i zobaczymy, ile się to różniło od tego, jak to czułem, jak patrzyłem na zegarek. 1200 w około 3,33 na kilometr, 1335 albo 3,34, 800, 3,30 chyba 4 albo 5. Tu było moim zdaniem najgorzej, bo to był taki powiedzmy newralgiczny moment. Potem było 600, około 3,34, 400, no to już szybciej, około 3,30, 200, około 3,08 chyba. No i stówka, no to 15 sekund, czyli to daje jakieś 2,50, coś takiego na kilometr, ale to wiecie, nie ma co liczyć te GPS. W każdym razie, no jestem mega zadowolony z tej tak zwanego speed worku, którego nie robiłem tak dawno. No i co, idę teraz roztruchtać, pobiegam jeszcze maksymalnie kilometr, bo już trochę się zajechałem. I do domu, odpoczywamy, regenerujemy, dobrze jemy i śpimy. Dzisiaj wyprawa na rower. Jadę do siostrzeńca na urodziny nad jezioro Łukcze. Mam 42 km. O tutaj wrzucam wam mapkę. Umówiłem się z pewnym kolegą, którego w zasadzie możecie kojarzyć. A na pewno kojarzą ci, którzy byli ze mną jeszcze przed pandemią. Bo ta osoba pomagała mi we wszystkich kwestiach, jeżeli chodzi właśnie o rower. Natomiast zobaczcie jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłem. Ponieważ nie kupiłem sobie mocowania na GoPro. To jest przyklejone, ale nie w pełni przyklejone, jak widzicie, bo kierownica jest za wąska. No ale dwie trytytki, idealnie spasowane. Kamera wyląduje w ten sposób. No dzisiaj będzie w każdym razie testowanie, także zapraszam na przejażdżkę. Dobra, testujemy pierwszy kadr. Nie mam pojęcia, czy mnie słychać, czy wiatr wszystko zagłusza. No i jedziemy teraz po nierównościach, więc zobaczymy, czy to w ogóle jakkolwiek zda rację bytu. Zrób wiraż dla widzów.
To jest moje mocowanie, które jeszcze... No i eleganckie. To jest taki sprzęt, gdy naciskasz, drugi raz się wyłącza wszystko. Nie mogę tylko tak ojechać, bo wtedy będę straszny. Kurwa, znalazłem GoPro. To zostało po mojej konstrukcji, którą zrzuciłem w momencie, kiedy wjeżdżałem na krawężnik. Ogólnie rzecz biorąc, dramat. Jak już się bawić w GoPro na rowerze, no to myślę, że trzeba specjalne mocowania do tego kupić, no bo w innym konkretnym przypadku to jest kurna dramat. Ale powiem wam, że jechaliśmy z piernikiem, myślę, że te pierwsze 15-20 km ze 32-33 na godzinę i to naprawdę nie było mocno, więc było spoko. Potem niestety wjechaliśmy do Łęcznej, a w Łęcznej dramat. No i teraz zostało, nie wiem, z 15 km i czas napić się jakiegoś dobrego piwka. Ciśniemy. 40 km. Fajne asfalty, wiatr w miarę sprzyjający, mega płasko, dobrze się tu jeździ, oj dobrze. Pokażę wam tutaj, jaka robota się zaczyna zadziewać. Najpierw opłukanie wężem całego napędu, następnie środek do czyszczenia łańcucha, mega to wszystko fajnie się spłukało z piachem. Tak w ogóle to stojaczek z Lidla. Sprawdza się super, można naprawdę na tym sobie fajnie pracować, można sobie kręcić wszystko. I dobrze to działa, mamy nawet podpórkę, żeby kierownica się nie ruszała. Powiem wam, że wkręciłem się w to rowerowanie ostatnio. Ta trasa na Dłukcze 32,3 za średnią. Oczywiście to było z wiatrem, ale no nie było to na kole. Myślę, że gdyby nie Łęczna i gdyby nie stawanie na światłach, rondach, no to 33 na godzinę to była taka średnia prędkość przylotowa. No myślę, że w drafcie, w Kraśniku minimalna prędkość, jaką będę chciał osiągnąć, to jest 35 na godzinę, a cel jest taki, żeby złamać 35 minut na rowerze i z tego pobiec poniżej 20 minut bieg. Jak będzie, zobaczymy, takie są cele. Widzimy się we wtorek na treningu u lubelskiego biegacza. Słuchajcie, niedziela, po wczorajszych zabawach na działce weszły wczoraj dwa piwka, dwa razy prosecco. Rano główka bolała, zrobiłem sobie drzemkę. No i myślałem, że dzisiaj jak pójdę biegać, to będzie ciężko. Rano się bawiłem w smarowanie łańcuchów i innych pierdół. Ale mówię, kurde, no taka ładna pogoda się zrobiła, zaczął deszczyk padać i po deszczu było to świeże, takie orzeźwiające powietrze. Wyszedłem i mówię, dobra, przebiegnę się tak z 5-6 km, żeby sobie zobaczyć, jak się biegnie. Oczywiście natętnie, nie patrząc w ogóle na tempo. I tak pobiegłem sobie 2 km, 3 km, biegnie mi się pięknie, luźno, noga, wiecie, długi krok. Czasami są takie dni, że po prostu niesie was, nogi są tak lekkie i ogólnie jest taki flow i no po prostu czuję się, że się biegnie, tak jakby wiatr was po prostu pchał do przodu. Zrobiłem 5 km, sprawdziłem tempo. 4,39 natętnie, 144 AVG. Także mówię, kurna, no jakiś dzień konia, no niemożliwe przy takim odżywianiu wczorajszym, jakiś kosmos, po prostu organizm jest niezbadany ludzki, nie rozumiem tego, no ale tak było. Zrobiłem sobie 10 podbiegów mocnych, naprawdę mocnych, tam tempa oczywiście z GPS-u pokazywały tam 3,20, 3,10, ale to oczywiście biorę z przymrużeniem oka. Wróciłem z powrotem te 5 km, łącznie zrobiłem 13 km. Ten powrót znowu tętno się ustabilizowało, elegancko poniżej 150. No przepiękne bieganie, cudowne bieganie. Wczoraj cudowny rower, także forma idzie piękna i myślę, że jeżeli to wszystko się tak fajnie utrzyma, dieta będzie dopięta, regeneracja będzie dobra, to jesienią wszystkie życiówki
pójdą po prostu się walić na łeb. Ale we'll see, we'll see. Także do wtorku, widzimy się na treningu lubelskiego biegacza. Matko i córko, ależ jest gorąco. 29 stopni. Kamerka przerzucona, słyszycie pewnie dobrą dmuchawę, bo jest 30 stopni w cieniu. Jadę do Pawła, czyli do lubelskiego biegacza na trening grupowy. To jest trening otwarty, jeżeli ktoś by chciał skorzystać, to Paweł zawsze zaprasza. Po co ja to w ogóle robię? Chcę wam przede wszystkim pokazać, że trening biegowy może być również ciekawy. Tutaj mam na myśli, że nie na samym bieganiu można taki trening oprzeć, tylko właśnie bardziej na ćwiczeniach. Ćwiczeniach wzmacniających, ćwiczeniach robiących siłę biegową, rytmach i tego typu zabawach, które potem w dłuższej perspektywie, jeżeli zadbamy sobie o mobilność, zadbamy sobie o rozciągnięcie dobre, to wydłużą nam krok, wzmocnią nas na cięższych fragmentach trasy, ogólnie pozwolą nam utrzymać tempo, którym będziemy biegli w końcowych fazach biegu, wtedy kiedy właśnie nasz core i nasze mięśnie już nie dają rady. Także nie przedłużając, lecimy. Ogólnie rzecz biorąc, tu jest zawsze zbiórka tego treningu z tyłu na stadionie. Ja mam jeszcze jakieś 16 minut, więc zrobię sobie 3 km rozgrzewki i potem widzimy się tutaj. No będzie dzisiaj gorąco. Będzie dzisiaj gorąco, także lecimy. Hej, cześć. Dzień dobry. No i to tyle. Na końcu wpadło jeszcze dwa kółka po trawie na bosaka. Bardzo fajnie się biega na bosaka, dawno nie biegałem. I cała sesja rozciągająca, także nogi będą boleć. Będą pewnie piekły jutro, ale jutro zrobię sobie jakiś regeneracyjny rower, potem może basen, potem może jakieś bieganko. Zobaczymy, co będzie, a tymczasem trzymajcie się, miłego i do zobaczenia gdzieś na trasie. Elo!